Para numer 1 z parą numer 3 i para numer 2 z parą numer 4. Właśnie wygrałem się. Wciąż, kim jestem? Dobry. Warszawa nareszcie stała się miejscem, gdzie odbywają się 50. jubileuszowe Mistrzostwa Polski całego naszego środowiska. Wiele z nich odbywało się w różnych miastach kraju. Tym razem Warszawa, warszawianka gościnna, przyjęła ponad 80 dziennikarzy reprezentujących, można powiedzieć, całe środowisko. Są tutaj i zwykli dziennikarze, i pracownicy techniczni mediów, ale są także dyrektorzy, naczelni redaktorzy, a nawet prezesi. W związku z czym w tenisa grają wszyscy. Wszyscy czerpią z tej gry wiele radości, wiele satysfakcji. Zawody są rzeczywiście wspaniałe. Ja gram, no grałem parę razy już, chociaż przez wiele lat nie grywałem. Teraz prezes, bo to chyba już w tej chwili prezes, Wojtek Kaźmierczak, wręcz zmusił mnie do tego, żebym wziął udział. Nie żałuję, bo bardzo fajnie. No, zabrakowało mi tej atmosfery tenisowej. To jest coś niezwykłego, fantastycznego, zwłaszcza z wieloma tuzami dziennikarstwa, nie tylko sportowego, ale wszelkiego rodzaju. A jeśli chodzi o moje szanse, no to ja długo nie grałem, także wróciłem teraz na kilka dni przed turniejem trochę poćwiczyć. Gdzieś tam jakieś podstawy są, w związku z czym to trochę jest jak z jazdą na rowerze, ale niestety tylko trochę. Trochę robi pewną różnicę. Jest to fajna dyscyplina, która podtrzymuje ogólną wydolność organizmu, prawda? Angażuje właśnie cały aparat ruchowy, skupia bardzo fajnych ludzi, fajne klimaty są i tak przyznam się szczerze, do podtrzymania tej ogólnej sprawności już, żeby nie użyć słowa emeryta sportowego, jest wręcz idealna. Na szczęście lubię, zaszczepiłem się w tego tenisika i gram.